Galeria Twierdza Kłodzko wraz z Wyższą Szkołą Medyczną w Kłodzku, medycznymi szkołami policjalnymi oraz Liceum Ogólnokształcącym Medical przygotowała wiosenną akcję prozdrowotną. W tamtym roku mieliśmy Dzień Dobrego Samopoczucia, w tym roku nazwaliśmy tą akcję Czuję, że żyję. Zawsze jest w okolicach wiosny i jest skierowana do wszystkich klientów naszego centrum handlowego. W ramach tej imprezy proponujemy różnego rodzaju usługi od naszych studentów, w zależności od kierunku, na którym studiują. I na przykład pielęgniarstwo proponuje dzisiaj dla Państwa pomiary poziomu glukozy we krwi i pomiar ciśnienia krwi. Kosmetologia zachęca do zbadania skóry, a także do masażu rąk. Natomiast położnictwo udziela porad położniczych dla kobiet, które spodziewają się dziecka, ale także dla kobiet, które są w wieku rozrodczym odnośnie badań, które są konieczne, aby wykonać dla dobrego swojego samopoczucia. A także dla kobiet i mężczyzn warsztaty samobadania piersi, no bo przecież udział mężczyzn również jest znaczny w tym, aby zapobiegać nowotworowi piersi. Wszystko to jest przeplatane programem artystycznym. W tym roku są to pokazy taneczne oraz w Liceum Ogólnokształcącym Medical są zajęcia muzyczne. I uczniowie wraz z nauczycielem prezentują się dzisiaj u nas w Centrum Handlowym. Zawsze przy tego rodzaju akcji pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. One są bardzo ważne, bo naszym zdaniem trzeba wiedzieć, przeciętny człowiek musi wiedzieć, jak się zachować w sytuacji krytycznej, gdy ktoś stracił przytomność. To była już kolejna akcja prozdrowotna zorganizowana w tym roku przez Galerię Twierdza Kłodzko, a już w najbliższy weekend zapraszamy do wspólnego świętowania 14 urodzin galerii i zdobywania przy tym nagród. Przypominamy również o tym, że najbliższa niedziela jest niedzielą handlową, a więc zapraszamy do odwiedzenia Centrum Handlowego.